To jest harmonogram, on ustawić w grafik już bardziej dokładnie, ale to jeszcze chwila. Zaraz będziemy mogli ziemniaki zebrać. Dobra, na razie wydaje mi się, że prostych dań wystarczy. Zaćmienie, o super, panele nie działają, rośliny nie rosną. Super, w super momencie. Dobrze, jeszcze baterii trochę mamy, ale to jednak nie jest dobrze. Właśnie, trzeba trochę zmniejszyć temperaturę, którą daje klimatyzator. Damy na minus 4 i powinno się zaraz zmniejszyć tutaj. Tu macie w tym miejscu pokazaną temperaturę. O, jest już minusowa temperatura, czyli nie będzie nam się psuło pożywienie. Czemu to jest metal? Dobra. Psychiczne wzmocnienie. O, super. Teraz nasi koniczci będą w gorszym humorze. To się dobrze nie skończy. Ja to już wiem, że to się dobrze nie skończy. Dobra, jak tam zdrówko? Infekcja średnia. Może się wyrobimy i przeżyje. A może nie przeżyje. Pożyjemy, zobaczymy. Właśnie, no żeby było jakieś rozrywkę im zapewnić, na przykład, nie wiem, rzut podkową, o. Bardzo fajna, rozbudowujące zajęcie. Szachy też mogą być. O, też super zajęcie, bardzo fajne, polecam 2 na 10. Dzień dobry, Rafale, dzień dobry, dzień dobry. O, będziemy tworzyć... A. Co jest? Śmiertelna choroba. Oj, może tego nie przeżyć. Oj, chyba na pewno tego nie przeżyje. No, chyba Donaldson tego nie przeżyje. Mam takie przeczucie, że to dobrze się dla niej nie skończy. Przy okazji wsadzimy trochę ryżu. W sumie to moglibyśmy też posadzić jakieś innych rzeczy. Na przykład kukurydzy. Eutanazja. No zobaczymy, jak przeżyję, to przeżyję. Jak nie przeżyję, no to trudno. Płakać nie będę. Chociaż było szkoda takiej dobrej strzelczyni, że tak to ujmę, ale no... Nie można mieć wszystkiego. No nie przeżyła. No nie przeżyła. Dobra, trzeba dzisiaj pochować ją. Aha, Kuba trochę nie jest w sosie przez to brzęczenie. To niedobrze. Dobra, rozbijemy Donaldsonową i zjedzmy zwłoki. Nie, pogrzebmy zwłoki. No trudno. To było do przewidzenia. Goście. Cześć goście. Potrzebujemy lepszych ubrań, by the way. Daj mi arbeit nocy, spanie w dzień. No właśnie, widzę, że chyba Kubie nie pasuje praca za dnia. Nocny Marek, no nie. No dobra, to dajmy mu na odwrót, czyli damy mu sen za dnia od 8 do 16. A tu damy mu pracę. Czy co tam woli porobić? Zmarnowała siedzenie. No trudno, no. Chcieliśmy być humanitarni, no. Gotuje dobre danie. Aha, tu jeszcze może te. No może niech ktoś przetransportuje te maliny, bo to jest dramat. Napadnijmy tych gości i oskrójmy. Nie, no jestem dobry zarządca. Ja nie jestem taki.
Dobra, Filipka, do roboty. Obiadek masz do ugotowania. Dobra, grupa nas opuściła. Ach, możesz handlować? Mogę, jeżeli oni, że tak to umożliwiają, to... O! Sezon zbiorów na ziemniaczki się zbliża. W ogóle przydałoby się upolować jakiegoś zwierzaka. Tak by the way. Gdyby jakiś tylko tutaj był! O, jest jakiś szczurek. I to by było na tyle. Coś czuję, że ta psina na długo nie pożyje u nas. A to w ogóle metal mamy darmowy. Fenek pustynny. Co to jest fenek pustynny? Jakiś lis czy co? Dobra, dużo tego nie ma, ale lepszy ryc niż nic. Czy robiłbyś multi-streamy, na przykład YouTube and Hitbox? Znaczy w sensie streamy na dwóch różnych serwisach, tak naraz. No nie wchodzi to w rachubę raczej. Koloniści potrzebują leczenia. Grypa. Oj, ciekawe. Ciekawe. Ciekawostka przyrodnicza. Kto jest lekarzem? Kuba i Filipka. Zresztą go wylecz, Filipka. No to nie jest zabawne, że się przeziębił, przewiało go, kurczę. Rzucają sobie podkowami. Przynajmniej jakieś zajęcie mają. Epidemia, trzeba było nie wpuszczać niewiernych. Jak tam tresowanie? No powoli idzie. Dobra, jedzonko. Zbieramy. Ziemnioczki zbieramy. Co jest? Co jest? Kuba, Kuba, co jest? Co jest? Przecież dałem ci nocne godziny działania. Która jest godzina? 16. Przecież dałem ci nocne godziny działania. O co ci chodzi, człowieku? Dobre, dobrze trafiłeś. Ładny, ładny strzał. Zbuduj mury wokół. Zaś, ciekawe z czego? Bez piasku. O, Lewi złapał grypę. Lewi złapał grypę. Małe stado trumb, bo pojawiło się w okolicy. Co to jest? A, to ten olbrzymi, boże, dobra. Na razie nie mamy z nim szans, więc go raczej nie będę ruszał. Wolałbym z nim nie zadzierać. Duże, niebezpieczne, niezbyt fajne. O, ustało to brzęczenie w końcu, Jezu. Przynajmniej trochę szczęśliwsi będą nasi miłusińscy. Trochę w ogóle tu brudno, tak jakieś żygi w ogóle. Krew. Boże, nie wiem co tu się dzieje dziwnego. Chyba nie chcę wiedzieć. Prawdę mówiąc, chyba nie chcę wiedzieć, co tu się działo. Czuję, że ta kolonia dobrze nie skończy. Dobra. Tu trochę pożywienia jest, to się nie popsuje. Oni to prędzej czy później schowają pewno. Trochę pożywienia też mamy już zrobionego, więc nie ma dramatu. Trochę bateria nam się już szczupla. Więc nie wiem, czy nie trzeba byłoby jeszcze jeden panel słoneczny walnąć. Nie byłby to zły pomysł. Podejrzewam. Zbuduj twierdzę radomską. No na razie jest problem, bo wszystkiego nam brakuje, więc w sumie nie wiem, jeszcze twierdza by powstała. To jest ten problem właśnie. Czemu nikt nie pochował, Boże? Zjedz zwłoki. Nie zjedz zwłoki. Czemu nikt nie pochował? No,
końcu ktoś pochował biedną kobietę. Będę później. Będę w Kerbale grał. No bo trzeba pomyśleć o tych, kurczę, pomieszczeniach dla... dla misiaków. Łóżko z metalu, o. To nie brzmi jak zły pomysł. Podobnie klimatyzator do grobów, tak na wszelki wypadek. Co jest? Rozbłysk słoneczny. A, super, nie mamy elektryczności. W super momencie. Super. 24 godziny jesteśmy bez prądu i nie możemy żadnego pożywienia stworzyć. Super. Super partia, Wulwo. Jedziemy dalej. Nie, jedzenie się w chłodni nie zepsuje. Po to jest chłodnia, po to jest lodówka, żeby się nie zepsuło. Wiem, że jest też grill na drewno, ale nie mam go zbudowanego w tym momencie, więc trochę no, nic to nam nie da zbytnio. Niestety. Więc to nam niestety nic, a nic nie da. Dobra, moglibyśmy tak zająć się powoli kopaniem, na przykład komponenty sobie wykopać, jakaś... Ktoś się mści na nas. Puma zemsta, o Boże. Kuba, długo nie pożyjesz, chciałbym zauważyć. Fuck, przypadkowo pumę znaczyłem do zaatakowania. To się dobrze nie skończy. Chciałbym zauważyć. To się dobrze nie skończy. Dobra, zabiliśmy skurczysyna. Dobra, tylko nie traf lewiego, buroś. Lewiego tylko nie traf. Boże, jeszcze to widzę. OMG. O, weź tu walnij się, bo ja to zaraz dowidzę. Dobra, Filipka, do leczenia. Boże, jedna głupia puma nas nieźle zawaliła. O, i Kuba już żyje. No proszę, tak jakby. Nie, nadal krwawi. Czemu on wstał? Proste pytanie, czemu w ogóle wstał? Nie rozumiem, czemu on wstał, ale wstał. O Boże, Bożenko. Dobra, jeszcze Burosia, co ty Burosia robisz?
A, sprzątasz i sadzisz. W sumie dobrze. Żarcia nigdy za dużo. Wszyscy uleczeni. No, piesek nieuleczony. Dobra, psinką trzeba się zająć jeszcze. Dobra. Ach, Boże. A, psinka już wyzdrowiała. Skubana. Dobra, Kuba jeszcze trochę. Lewi prawie wyzdrowiał. Lewi prawie zdrowy, tylko trochę głodny. Może, Boże, nakarmy Lewiego. Znaczy będzie lipa. O, trochę surowych ziemniaczków. Jeszcze nikomu nie zaskudziły surowe ziemniaczki w końcu. Ale przynajmniej wszyscy żyją. To jest najważniejsze. Nikt jeszcze nie umarł. No, poza więźniem jednym. Poza jednym więźniem to jeszcze nikt nie umarł, więc nie jest źle w sumie. O, siema. Tumbo. O, czy jakieś drzwi jakieś tu nam... Drzwi jakieś tu... Czemu tu w ogóle ziemniak rośnie? Wow, 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 nagły atak. Apak. Fuck, nie mam kim się bronić zbytnio. Dobra, wszyscy do broni. Gdzie on jest? Tu jest. Dobra. Chodźcie tutaj póki co. Boże, Kuba, gdzie ty masz swoją broń? Jesus. Hopie, gdzie ty swoją broń gubiłeś? Boże. Fuck. Nie tak to miało być. No chodź tu. Kuba, uciekaj. Uciekaj, Kubo. Au. Au. Nie do tego strzelacie mózgi. Chciałbym zauważyć. Boże. Przydała się teraz muzyczka z Benny Hilla. Bez kitu. Muzyczka z Benny Hilla byłaby trafita. No, dobra. W ogóle dobra, nadajesz ty to się w ogóle człowieku do niewoli? Kobieto ty? Proste prace i straszne. No, ale jest dobra z badań, wow. I z stresowania, wow. I z gotowania, nie, z medycyny, wow. To nie byłby dobry nabytek. Kuba, człowieku, ty czemu ty nie wziąłeś swojego gnata w ogóle? Dobra, zajmij się gotowaniem, kobieto, bo żarty nie mamy. Dobra, Filipka trochę nie w sosie. No, bo zjadła surowe jedzenie. Niedobrze, niedobrze. A Lewi, co tam u Lewiego? No, też zjadł surowe jedzenie i jest, nie jest zadowolony. No, bywa. Mogę zostać Eversią. No nie będą to nasze najlepsze leczenia. Ale żyje. Zobaczymy, czy przeżyje. To najważniejsze. No w ogóle dobre ubranko, tak by the way. Bardzo dobre.
Dobrze, żeby ktoś w końcu zebrał to jedzenie z tego pola. Tak w ogóle. Byłoby dobrze. Dobra, trochę jedzenia mamy. Możemy wstrzymać robienie tego prostego jedzenia. Niech ona zajmie się tym dobrym jedzeniem. Robieniem. O, super. Dobre jedzenie powstaje z 5 jednostek jedzenia, znaczy pożywienia, tak jakby roślinnego i 5 zwykłego. Zwykłego mięsnego. Z 5 mięsa jest 5 jakichś tam roślinek. Tak, jak nie przyjdzie, to będziemy na gości poczęstować, tak. Ale chyba przeżyje, nie? Zapowiada się, żeby coś tutaj złego się wydarzyło. Więc być może będziemy mieć nowego mieszkańca. Bardzo prawdopodobne. A co w końcu z tą mamą? A, mama... Burosia jest mamą. Nie, zaraz. Co w końcu z tą mamą się stało? Ktoś pamięta? Nie pamiętam. Nie pamiętam, co się z nią stało w sumie. Ktoś pamięta, co się z mamą Kuby stało? Uciekła. No chyba tak. Na to by wyglądało. Relacje. Mama. Żyje. Gdzieś uciekła. Kosmiczny podróżnik. Gdzieś nam zwiała z Kubana. Na to by wyglądało. No z tego co widzę, Lilith przeżyła. Czyżbyśmy mieli Eversię? Się zaraz okaże. Albo i kogoś innego. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Dobra, Filipka. Do garów. Do garów, Filipka. Do garów. Co z tym lewim? Ktoś go w ogóle napoił? No tak, ale potrzebuje... Potrzebuje leczenia. Czy jest już leczenie? A! Nie, zaraz. Czemu nikt go nie leczy? Czy może nie potrzeba... Aha, wykształcił już odporność. Takie buty, dobra. Cześć Duest, cześć Kest. Jak tam życie? Dobrze. Ktoś streamuje Rimworda. No jak widać. Jak Warszawa? Dobrze, dobrze. Tylko wiadomo, czasu na nic nie mam, nie? Siłą rzeczy. Jak tam szansa zwerbowania Lilith? No trudność trochę jest. Jakby nie patrzeć. Widzę, że budowa naszych tutaj mieszkanek tak niezbyt idzie. Zobaczymy, może jakoś się uda to zrealizować. Boże, Kuba zająłby się robotą, a nie obijaniem. Dobra, szczura udałoby się wziąć. Celność over 9000. Trochę sobie żyliśmy od razu lepiej mu idzie. Dobrze, gdyby ktoś się zajął transportem tych zwierzaków, nie? Ale oczywiście nikomu się nie chce, bo po co? Bo po co? Ktoś tam... Przeczytałem twój nick, co w związku z tym? Ach, pierwszy raz ktoś przeczytał nick. No widzisz, ja czasami czytam. Jak nie zapomnę. Ace Lewy jest atakowany przez Puma. I got bad feelings about this. Maybe.
Przepraszam. Ups. Sorry. Dzięki, Moskit. Spoko, Lewi, zawsze do usług.